Anuncio vobis gaudium magnum. Abemus Papam. OITEC Tajemnica Bożego Ojcostwa w Starym Testamencie. Katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 16 października 1985 roku. Tyś synem moim, ja ciebie dziś zrodziłem. Psalm II. W liście do Hebrajczyków autor pragnie wyjaśnić pełną prawdę objawionego w Jezusie Chrystusie Bożego Ojcostwa, sięga więc do Starego Testamentu do odczytanych właśnie słów Psalmu II, a z kolei do słów, które zawierają się w Księdze Samuela. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Słowa te mają charakter profetyczny. Bóg mówi do Dawida o jego potomku. Jeśli jednak w kontekście Starego Testamentu słowa te zdawały się świadczyć tylko o synostwie przybranym przez analogię do ludzkiego ojcostwa i synostwa to w Nowym Testamencie odsłania się ich znaczenie, właściwe i definitywne. Mówią one o Synu współistotnym Ojcu, o Synu prawdziwie zrodzonym z Ojca i dlatego też mówią o rzeczywistym Ojcostwie w Bogu, o Ojcostwie, które utożsamia się ze zrodzeniem Syna współistotnego Ojcu, mówią o Bogu, który jest Ojcem w transcendentnym, a zarazem najwłaściwszym tego słowa znaczeniu. O Bogu, który odwiecznie rodzi odwieczne Słowo. Ono jest synem współistotnym Ojcu, przez nie Bóg jest Ojcem w niewysłowionej tajemnicy swego Bóstwa. Tyś synem moim, ja Ciebie dziś zrodziłem. Słowo dziś mówi o wieczności, jest to dziś życia wewnętrznego Boga, dziś wieczności. Dziś przy najświętszej i niewysłowionej Trójcy, Ojca, Syna i Ducha Świętego, który jest miłością odwieczną i odwiecznie współistotną Ojcu i Synowi. W Starym Testamencie tajemnica Bożego Ojcostwa w Trójcy nie została jeszcze do końca objawiona, równocześnie zaś cały kontekst Starego Przemierza jest pełen prawdy o Bożym Ojcostwie w znaczeniu moralnym i analogicznym. Bóg objawia się jako ojciec swojego ludu, Izraela. Gdy każe Mojżeszowi żądać jego wyzwolenia z Egiptu, to mówi Pan: Synem moim pierworodnym jest Izrael. Mówię ci, wypuść mojego syna. To ojcostwo, które opiera się na przymierzu, ojcostwo z wybrania, sięga tajemnicy stworzenia, mówi Izajasz. A jednak, Panie, tyś naszym ojcem. Myśmy gliną, a Ty naszym twórcą, dziełem rąk Twoich jesteśmy my wszyscy. Jest to nie tylko ojcostwo w stosunku do ludu wybranego, ale także w stosunku do każdego człowieka, ojcostwo, które przewyższa więź istniejącą ze strony ziemskich rodziców. Oto niektóre wypowiedzi. Choćby mnie opuścili ojciec mój i matka, to jednak Pan mnie przygarnie. Psalm 27. Jak się lituje Ojciec nad synami, tak Pan się lituje nad tymi, co się Go boją. Psalm 103. Strofuje tych, których kocha, jak Ojciec Syna Miłego, Księga Przysłów. W tekstach powyższych wyraźny jest analogiczny charakter Ojcostwa Boga, Pana, do którego skierowana jest modlitwa. Panie, Ojcze i Władco życia mojego. Nie zdawaj mnie na ich zachciankę, i nie dozwólbym przez nie upadł. Panie, Ojcze i Boże mego życia, nie dawaj mi wyniosłego oka, mądrość Syracha. W tym samym świetle jest powiedziane, bo jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym, Bóg ujmie się za nim i wyrwie go z ręki przeciwników, Księga Mądrości. To Boże Ojcostwo. Tak w stosunku do Izraela, jak względem poszczególnych ludzi, ujawnia się w miłości miłosiernej. Oto wyszli z płaczem, lecz wśród pociech ich przyprowadzę. Jestem bowiem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim synem pierworodnym, księga proroka Jeremiasza. Wiele innych tekstów ze Starego Testamentu ukazuje miłościwą miłość Boga Przymierza. Oto niektóre z nich. Nad wszystkim masz litość, bo wszystko w Twojej mocy, i oczy zamykasz na grzechy ludzi, by się nawrócili. Oszczędzasz wszystko, bo to wszystko Twoje, Panie, miłośniku życia. Księga Mądrości. Ukochałem Cię odwieczną miłością, dlatego też zachowałem dla Ciebie łaskawość, Księga Proroka Jeremiasza. U Izajasza spotykamy wzruszające świadectwo troski i miłości. Mówił Syjon, Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał. Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu? A nawet gdyby ona zapomniała Ja nie zapomnę o tobie. Znamienny dla tekstów Izajaszowych jest, że to ojcostwo ma zarazem cechy macierzyńskie. W pełni czasów mesjańskich Jezus głosi wielokrotnie ojcostwo Boga w stosunku do ludzi. Nawiązując do licznych wyrażeń zawartych w Starym Testamencie. Tak na przykład, gdy naucza o opatrzności Boga w stosunku do wszystkich stworzeń, a szczególnie w stosunku do człowieka, mówi: Ojciec wasz niebieski je żywi. Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Jezus stara się wyjaśnić miłosierdzie Boże, ukazując jako właściwe Bogu zachowanie Ojca, marnotrawnego Syna. I wzywa tych, którzy go słuchają. Bądźcie miłosierni, jak ojciec Wasz jest miłosierny. Na zakończenie możemy powiedzieć, że dla Jezusa Bóg nie jest tylko Ojcem Izraela, Ojcem ludzi, ale jest Moim Ojcem. Zajmiemy się tym podczas następnej katechezy. Wszystkich serdecznie pozdrawiam w dniu 16 października. Jest to dzień, w którym Kościół w Polsce, zwłaszcza archidiecezja wrocławska, ale także cała Polska, obchodzi uroczystość świętej Jadwigi Śląskiej. W tym dniu nasze rozważanie, katecheza kolejna, odnosi się do Boga jako Ojca i do Bożego Ojcostwa. Jest to tajemnica, której szczyt objawia nam Jezus Chrystus jako syn współistotny Ojcu. Tajemnica ta należy całkowicie do Ewangelii do Nowego Testamentu. W Starym Testamencie jednak była przygotowana słowem proroczym Psalmów, słowem proroczym Izajasza, Jeremiasza. Cały Stary Testament przygotowywał do objawienia Bożego ojcostwa. Jednakże było to ojcostwo w znaczeniu moralnym, poniekąd analogicznym. Bóg przybrał Izraela za swojego syna, Bóg traktował jako synów i córki poszczególnych ludzi na podstawie przemierza, jakie zawarł z ludzkością. Bóg w tym swoim ojcostwie w stosunku do człowieka okazywał się opatrznością, okazywał się miłosierdziem, okazywał się miłością nie tylko na podobieństwo ojców ludzkich, ale nawet na podobieństwo matek. Znajdujemy zwłaszcza u Izajasza te słowa, które mówią o ojcostwie Boga które jest większe jeszcze niż miłość Ojca ziemskiego i ziemskiej matki. Tak więc Stary Testament przygotował grunt do objawienia Ojcostwa Bożego, i Chrystus w Ewangelii na tym gruncie działa. Mówi o Bogu, który jest Ojcem, który troszczy się o swoje stworzenie. Równocześnie wskazuje tego Ojca jako najdoskonalszy wzór dla człowieka. Bądźcie doskonali, jak Ojciec wasz jest doskonały. Na tym dopiero tle ojcostwa w znaczeniu moralnym, ojcostwa Bożego przybrania, stopniowo Chrystus wprowadza nas w światło tego objawienia, które zarysowało się już w psalmach. Tyś jest synem moim, ja ciebie dziś zrodziłem. Te słowa psalmu drugiego odnoszą się ostatecznie do Chrystusa, który mówi o Bogu, Ojciec mój do Chrystusa, który jest rodzonym synem Boga. Do Chrystusa, który jest Słowem, Synem współistotnym Ojcu, Bóg z Boga i światłość ze światłości. Tak jak wyznaje Kościół w swoim credo. Ten temat o Ojcostwie Boga w znaczeniu właściwym o Bogu jako Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa będzie rozwinięty w następnej Katechezie. Pragnę podziękować za wasze modlitwy i równocześnie polecić świętej Jadwidze śląskiej ten dzień. Tak w ojczyźnie mojej jak tutaj na stolicy Świętego Piotra Paterność i jesień ceri tam kwichetu rowoentu Ave Maria ręńkum tu i advoluntas si sì, in cielo e in terra, ma nel nostro quotidiano ci danno visori e dimitte nobis, orie, nobis vita nostra, ci sì, i nostri vittimi, dei vittori nostri, e tre rossi induca in tentazione.